Witam! Z tej strony ponownie Grzesiek Barbarzyńca i witam was w grze Warhammer 40 000 Armageddon, gdzie udało nam się ostatnio pokonać orków i wykorzystać tutaj linie niemobilne. I trzeba zwrócić uwagę, że orkowie zastosowali kilka nowych taktyk. My musieliśmy się do nich dostosować. A teraz zobaczmy, jak nasze działania oddziałają na obronę Hadesu i czy się pozostałemu udało. Don't expect the Macarius cross yet, Commander. The orcs are everywhere, and I have a feeling Warlord Thraka is about to get impatient. Ready your men for war. Commander! Commander, are you there? Vox responses to Hades have been erratic. I'm struggling to get through to you. Hell's Reach fallen to the orcs. Commander's a loss. How this could happen? My faith is not holding it. Have you gone? I have nothing to... Okej, to są bardzo złe informacje. I have grave tidings. I am a military man, so I will not hide this news in a politician's smiles and lies. Hive Hell's Reach is lost. Fallen to the orc filth. The heroes of Hell's Reach fought bravely, but were undone by some terrible orc scheme. Can I promise the same won't happen here? No. But you have my word that just as the defenders of Hell's Reach did, we will stop at nothing to defeat the Orc Scourge. Hades is one of the last bastions of all that is good. It is a beacon of Imperial faith, and we will not let it succumb to the Orcs. And if we die, then at least we will join our compatriots at the Emperor's side, knowing we did our duty. Now, I declare an hour's silence for the heroes of Hell's Reach. We mark their deaths with the tranquility they could never have facing the Greenskins. He certainly has a way with words. Let's hope he can marshal the defenses as well as he mourns. You have a lot to learn, Commissar. Lord Commissar, I didn't see you there. I apologize. I have no time for such banalities. Commander, the orcs are at our door, and we are still in the dark about how Hell's Reach was taken so quickly. Reports from there are extremely incoherent and weird. This intelligence must be gleaned. In the meantime, we need to mobilize the gangs in the Underhive. Send your attached commissar to help with this important task. But sir, I could be of value on the front line of... Go! Commander, I have assigned you a special mission. As you know, it is the season of storms. Dense clouds of ash obscure vision, and the nights are darker than that orc warlord's heart. The creature likes to play games, so let's offer him a game of my own. I'll take some hive gangs. They may be scum, but they have been impressive during the fighting, and will lead them on a diversionary attack. Let this Thraka's alleged hate for me keep his beady eyes elsewhere. In the meantime, you will infiltrate enemy lines. Scouts report that the orcs are constructing huge siege guns and great ugly machines in order to breach our defenses. They must be destroyed before they are used against us. Take these brave squads of resistance fighters with you. They are ready to perform their duty for the Emperor. Get them close to the orc siege batteries, and they will leave explosive payloads and ensure their ignition. If we can destroy enough orc batteries, Hades will stand that much longer. Okej. Czyli w dużym skrócie musimy przeprowadzić uderzenie odpowiednio szybko. I musimy teraz się zastanowić, co jeszcze ze sobą weźmiemy na tę armię orków, bowiem tak jak widzimy, tutaj się pojawili Tankbusters. Ja się założę, że oni będą dobrzy przeciwko naszym machinom, więc nie możemy postawić całkowicie na machiny. Będziemy musieli postawić więcej na piechotę. Tak, ja mam odczucie. I to piechotę, która faktycznie coś będzie w stanie zrobić.
Jest oddziały przeciwpancerne, jeszcze jeden oddział tutaj ogrynów i powinno nam tutaj chyba zadziałać. Bo nie oszukujmy się, ci weterani ogrynów nam bardzo pomagają. No i mamy jeszcze spore rezerwy, więc może te rezerwy uda nam się zaoszczędzić. Tak, mamy jeszcze dość spore rezerwy, więc zajebiście. Jest dobrze, panowie i panie, jest dobrze. No dobra, mamy tą sytuację, że tutaj już nasi Freedom Fighterzy, ci bomberzy nasi już rozpoczęli tutaj walkę. Więc trochę głupio byłoby się nie przyłączyć do zabawy. Na razie spotykaliśmy tutaj dość spore siły orków. Miejmy nadzieję, że damy radę się przez nie wszystkie przebić. Choć na razie z tego, co wygląda, idzie nam całkiem dobrze. Udało nam się. Zniszczyliśmy pierwszą baterię w pierwszej turze. Ale to jest dopiero początek jednak naszych zmagań. To jest dopiero początek. Widzimy właśnie bardzo dużą ilość tankbusta. Tą jednostkę stąd wycofajmy. I widzimy, że mają ją nowego, ciekawego go tutaj transportera, Trojana. Trojan. Ciekawy nazwa na transporter, to muszę przyznać. Bardzo ciekawa. Lecz musimy dalej tutaj kombinować. Ten Trojan nam troszeczkę pomoże prawdopodobnie w transporcie tych naszych bomberów. Naszych bombelków. Ale ci ogryni weterani naprawdę robią dobrą robotę. Wraz z ogrynami to takie... magnifique. Jak jeszcze mamy tego niszczyciela, to już w ogóle mamy sytuację ustawioną. Załatwmy te big shooty, bo one mnie już zaczynają irytować. Wycofajmy troszeczkę nasze ciężkie boltery. Już nie musimy się martwić big shootami. Ale widzimy tutaj dość sporą ilość tankbusta. Tankbusters!
Oj, kolejni tankbusters. Chyba się dowiedzieli, że mamy dużo czołgów. Chociaż w sumie jesteśmy Gwardią Imperialną, to jest oczywiste, że będziemy mieli dużo czołgów. Oh! Skullhead Battle Fortress. Naprawdę duża machina bojowa tutaj jest. I niestety straciliśmy jednych weteranów. Kolejni tankbusters. Miejmy nadzieję, że to, co teraz walczymy, to jest taka główna siła obronna orków. A potem już ten opór będzie o wiele mniejszy orkowy. Mamy tych tankbusters, bo oni nam tu będą przeszkadzali. Ogrynów wycofajmy troszeczkę. Tych weteranów. Zwykłych już wyślijmy do ataku. Mega tank już nie istnieje. Grot tank też już nie istnieje. To wystarczy teraz podjechać. Wykończyć tych tankbusters. Trochę tych shoota boys przetrzebić za pomocą artylerii. I teraz jeszcze młodzieżem robimy te greciny. I sytuacja wygląda na częściowo opanowaną. No, tylko musimy załatwić tego Skullhama Battle Fortress. On nam będzie tu przeszkadzał i to w cholerę, jak już tutaj widzimy. Jeszcze tutaj ci są Shoota Boys. With Big Shoota. Shoota Boys with Big Shoota. Ale nasz tutaj paniczer powinien się nimi ładnie zająć. I uszkodziliśmy już trochę ten Skullhama Battle Fortress, ale moglibyśmy go uszkodzić lepiej. Okej, ci bomberzy coś mu zrobią. Ogryni też trochę coś zrobią. No i jeszcze mamy tych Shoota Boys. Niech tutaj ogryni pomogą trochę z tymi Shoota Boys. A Anihilator niech przyjedzie i dobije. Oj, ci ogryni się troszeczkę wkopali. Ale dobra, jeden pojazd orkowy już tutaj nie żyje. Przesuńmy troszeczkę tych naszych bomberów tutaj. Postarajmy się, żeby oni trochę pomogli. Tych po prostu wycofajmy. Okej, jak coś nasi ogryni sobie jeszcze radzą. Ale wypadałoby ich jednak stamtąd już wycofywać, skoro widzimy sytuację. Tych uzdrówmy. Uzdrowiliśmy ich ładnie, tych weteranów naszych. Ci niech podejdą, troszeczkę nam dadzą wizji.
I niech tutaj te jednostki troszeczkę podręczą tych tankbasta. I chyba do tej jednej baterii możemy dostać się tędy. I chyba to zrobimy. Tutaj niech szuta boiście strzelają z tym Limanrasem. Tych trochę wycofajmy. Niech Vanquisher trochę pomoże z tym Skullhammer Battle Fortress. I bazliszki już tutaj wykończyły. To jest dla nas bardzo dobrą wiadomością. O, popatrzcie, greciny. Jak słodko. Ciekawe, czy te greciny lubią śmierć. I ołów. Dobra, ten oddział prześlijmy tutaj, niech trochę pomoże. Tu widzimy, że mamy kolejny oddział greczinów, więc trochę odnówmy ten oddział gwardzistów. Tu przeprowadźmy nasze moździerze. Bazyliszki troszeczkę przesuńmy do przodu. Czołg ten też przeprowadźmy trochę do przodu. I ogólnie przeprowadźmy nasze jednostki trochę do przodu. I teraz popatrzmy, co się stanie. Okej, okay, te nasze moździerze lepiej stąd wycofajmy. Już stąd to widzę. I uzdrówmy trochę tych ogrynów. Te rezerwy, które udało nam się uzbierać, się nam teraz przydają. I nie ma tankbasta, więc możemy te oddziały spróbować przetransportować tędy. Ogrynów tutaj trochę przesuńmy do przodu. Bazliszki dopiero dostają zasięg na Shoota Boys. Te niech postrzelają w greczinów. I oddział gwardzistów niech idzie już przywitać te grecziny. Naszymi lasganami. To też się troszeczkę przyda tych ogrynów odnowić. I ruszyć troszeczkę naprzód, bo widzimy tutaj Shoota Boys with Big Shoota. Jak i widzimy tą baterię. Ale ci Shoota Boys with Big Shoota już nie przeżyją długo. Czy coś tam jeszcze nam zostało? No zostało nam jeszcze trochę jednostek, które mogą pływać strzelać. Więc pozwólmy im postrzelać. Tą jednostkę też już przesuńmy do przodu. I idzie całkiem sprawnie. Jak mówiłem, że idzie całkiem sprawnie, akurat coś się zaczęło dziać. Typowo. Gun wagon with cannon. Gun wagon with cannon. Tych trochę uzdrówmy. Ten oddział troszeczkę przesuńmy. Ogryni niech dobiją tych Shoota Boys. I mamy tutaj warbossy. Okej. Okay. Damy radę zdjąć te warbossy. Tutaj niech gwardziści walczą dalej z greczinami. Przesuńmy w tym czasie te bazyliszki. Niech spostrzelają te warbossy. Ten bazyliszek niech trochę postrzela w ten gun wagon with zap gun. Póki jeszcze można.
A tutaj niech nasze oddziały już zaczną tutaj powoli psuć szyki naszym orkowym przyjacielom. Dobra, sytuacja wygląda w miarę stabilnie. Przebijamy się w trzech różnych miejscach. Ale widzimy, że orkowie jeszcze mają tutaj jakieś siły obronne. I widzimy, że nadchodzą kolejni orkowie, w miarę jak się tutaj przebijamy. Czego można było się spodziewać, nie oszukujmy się. I mamy tutaj właśnie flaka Dakagan. To jest, z tego co pamiętam, budynek przeciwlotniczy de facto orkowy. I za chwilę będzie tylko historią. No, udało nam się tutaj przebić. Tutaj dalej trwają walki. Ten Warboss już nie żyje. Gunwagon with cannon też już za chwilę przestanie istnieć. To jest tylko dobrą wiadomością dla nas. Bo zaczynamy tutaj już robić faktycznie jakiś progres. Ten flag Battle Fortress może nam trochę przeszkadzać. Okej, okay, to działo jakimś cudem przeżyło. Nie wiem jak, ale przeżyło. I przesuwajmy się dalej naprzód, póki jeszcze mamy czyn. Okej, okay. Te nasze siły tutaj powinny wystarczyć. Do oczyszczenia tej części mapy. I troszeczkę tymi niektórymi jednostkami odwracamy jednak uwagę orkowych oddziałów. Ale tutaj się chyba powinniśmy zacząć wycofywać. No, wycofujmy się i to szybko. Spokojnie, jeszcze mamy kilkanaście tur, a i tak się już rozwaliliśmy kilka tych baterii, bo pamiętajmy, że tylko te baterie musimy rozwalić. Reszta jednostek orkowych może jeszcze istnieć. Au, nasz niszczyciel niestety przestał istnieć. Gdzieś ta bateria tutaj musi być. Tych ogrynów prześlijmy troszeczkę bardziej tędy.
Niech pomogą tutaj. Z tym środeczkiem. Bo ci gwardziści się będą przebijali, a przebijali. Okej, tutaj widzimy shoota, boys with big shoota i widzimy dwie baterie oblężnicze. Ale z tym już tutaj nasze oddziały powinny poradzić. Na spokojnie. Teraz jeszcze tylko ostrzał artyleryjski z naszych bazyliszków, żeby troszeczkę pomóc. I kończymy naszą kolejną turę. Widzimy kolejne oddziały orkowe. I niestety straciliśmy naszego Vanquishera. I jeden z naszych oddziałów przeciwpancernych. Więc znajdźmy jak najszybciej tą baterię. Gdzieś tutaj ona powinna być. Mamy ją. Ale bazyliszki jeszcze nie mają do niego nic zasięgu. Teraz dopiero mają. I zniszczmy tą baterię tutaj od razu. Tych tutaj już wycofujmy ogrynów. Bo ten anihilator tylko będzie jeszcze dawał wizję, żeby zniszczyć tą baterię. Bo sytuacja się pogarsza. Ale przebiliśmy się tutaj teraz do środkowej linii. Więc później tylko będzie trzeba przebić się tędy. I dostaniemy się tu i tu. Bo tutaj te jednostki już powinny oczyścić tą sprawę tej baterii. Tylko ci Roundheads mnie tutaj martwią. I to nie bez przyczyny. Ale tą baterię za chwilę zniszczymy. Ała. I nie mamy już wizji na tą baterię. To nam jeszcze bardziej utrudni zadanie. Ale spróbujmy od razu zniszczyć ten flag Battle Fortress. A jak widać, nasz ostrzał artyleryjski nie dał pożądanych rezultatów. Mieliśmy nadzieję na o wiele lepsze rezultaty. No, nie wygląda to najlepiej. Mogło być o wiele gorzej. Ale mogło być o wiele lepiej. Dalej ten flag Battle Fortress się trzyma. Miałem nadzieję, że już będzie tutaj zniszczone, ale widać nie za bardzo. Greciny niech trochę tutaj pomogą. To raczej niech nie pomogą, co bardziej niech już zostaną zniszczone. Okej, tym razem Punisher mnie trochę zawiodłeś.
Wycofajmy teraz te jednostki. Będziemy musieli tak się przez to przebić i tak. Więc im szybciej to zniszczymy, tym lepiej. Okej, sytuacja wygląda coraz gorzej. Bazyliszka, przesuńmy tutaj, może on dokończy już tą wieżyczkę. A ten flag w Battle Fortress się trzyma dalej skubany. Nam się powoli kończą rzeczy. Okej, w końcu się to udało zniszczyć. W końcu. Okej, ten Siege Battery już obrywa dość potężnie. Jako Green tutaj trochę pomogą z tym Flag Battle Fortress, bo to już się zaczyna robić nieśmieszne. Że ten Flag Battle Fortress nie otrzymuje praktycznie żadnych obrażeń. Mamy się jeszcze przebić tutaj i tutaj. A jeszcze straciliśmy Punishera, więc naprawdę świetnie. O! O! Bazyliszki w końcu coś zrobiły temu. O! W końcu to padło. Świetnie. Możemy powoli się przesuwać tymi jednostkami tutaj i mieć nadzieję, że bazyliszki dokończą za nas robotę. Tutaj ogryni niech wykończą już to działo i niech się wycofują stamtąd, bo to jest tylko to, co musimy zrobić, zniszczyć do końca te baterie. Ale niestety tym razem to co zaoszczędziliśmy, musieliśmy wykorzystać, żeby w ogóle tą misję przejść. I jeszcze tutaj straciliśmy. Ale damy radę, będziemy musieli tylko prawdopodobnie poświęcić jeszcze jedną jednostkę. Że da tam chociaż na chwilę wizję. Okej, bazyliszki wykonały swoje zadanie. I tu będzie ostatnia bateria orków. Tak, to już jest ostatnia. Ale jakim kosztem to się nam udało wszystko? Bardzo dużym kosztem.
Ale teraz ostatnia bateria pada. Ważne jest to, że mamy jeszcze wszystkie te bazyliszki, bo jak widać te bazyliszki tutaj nam robią grę. I się nam udało. Ciężkimi stratami, wieloma tutaj przelanymi, wiele przelanej krwi zostało tutaj. Bardzo dużo się tutaj zadziało. Bardzo duże straty niestety ponieśliśmy. Ale mam nadzieję, że przynajmniej z waszej perspektywy było ciekawie. Mam nadzieję, że się wam podobało. Zapraszam także na inne filmiki na moim kanale. Miejcie miły dzionek. Zasubskrybujcie, jeżeli wam się podobało. Zostawcie lajka lub napiszcie też coś w komentarzu. Miejcie miły dzionek. Ja już będę znikał. Na razie. I sądzę, że jakimś cudem damy radę. Ale za chwilę zobaczymy.